Cześć, Waldek, kanał Fotomix. Dzisiaj przedstawię Wam, jak ze zwykłego zdjęcia zrobić efekt vintage. Zmiana będzie dotyczyła właściwie tylko kolorów. Nie będziemy nakładali żadnych warstw z obdrapaniami czy z prześwietleniami. Dlatego efekt fajny. Pokażę po kolei właśnie, jak to zrobić dokładnie. Warstwa po warstwie będziemy nakładali i zmieniali kolorystykę oraz nasycenia kolorów. Co fajne, będzie można w każdej chwili zatrzymać właściwie tą pracę i pozostać przy efekcie taki, jaki w danym momencie jest, gdyż będziemy to robili sukcesywnie i jeżeli komuś się spodoba jakiś efekt pomiędzy naszymi początkowymi pracami a końcowymi, to może się zatrzymać w połowie i też uzyska bardzo fajny efekt, zresztą będzie to pokazane. Dodatkowo będę pokazywał, jak stworzyć z tego akcję i później jednym klawiszem uzyskać ten sam efekt na swoich wielu zdjęciach. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze mnie nie subskrybują, do zasubskrybowania kanału i oczywiście zapraszam na tutorial. Jak wspomniałem, na samym wstępie będziemy korzystali z funkcji Adjustment Layer, która będzie się tyczyła kolorystyki całego zdjęcia. Nie będziemy z niego wyciągali na przykład twarzy ani innych elementów, dlatego możemy stworzyć sobie akcję, która będzie później wykorzystywana przez nas w dowolnych zdjęciach. Zachęcam do tego, bardzo poprawia prędkość pracy. Możemy później odtworzyć nasze kroki w bardzo szybki sposób. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to polecam właśnie w tej chwili, bo tak jak mówiłem, będziemy sztampowo robili krok po kroku pewne rzeczy. Później będzie można je sobie zedytować dowolnie wedle swoich zdjęć i wykorzystywać na wszystkich innych swoich fotografiach, które później zaimportujemy do Photoshopa. Przechodzimy tutaj do zakładki Action. Jeżeli nie mamy, to w menu Window musimy zafajkować właśnie opcję Action. Tworzymy, jeżeli nie chcemy, w jakimś katalogu, który mamy w tej chwili zrobiony, tworzymy sobie nowy katalog. Nadajemy mu nazwę, klikamy OK i w nim, jeżeli jesteśmy, klikamy na Create New Action, czyli to jest ta ikonka i tak samo możemy tutaj nadać nazwę dla naszej akcji, bo możemy tutaj wrzucić kilka tych akcji. Jeżeli nadaliśmy nazwę, klikamy Record i jak widzicie, zapaliła się czerwona ikonka, która informuje nas, że właśnie od tej chwili zostaje zapisywany każdy nasz ruch, który zrobimy na naszym zdjęciu. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, przejście do Adjustment Layer i opcja Curves. Po opcji Curves dodajemy kontrastu do naszego zdjęcia, czyli standardowe ruchy. Bierzemy dolną część wykresu lekko do dołu, górną część wykresu lekko do góry. Jak widzicie, kontrast został zwiększony. Przechodzimy do kanałów kolorystycznych, wybieramy czerwony i delikatnie na samym środku naszego wykresu podciągamy go do góry, nadając zafarb do zdjęcia. Tak wyglądało wcześniej, tak wygląda teraz. Jak zobaczycie, nawet nam się zapisywało to, że zrobiliśmy przed i po. Także mamy to w swojej akcji. Oczywiście to nie będzie wykonywane, przeleci, nawet nie zauważymy, że coś takiego było robione. Następnie oczywiście Adjustment Layer i wybieramy opcję Gradient. Jeżeli jesteśmy w oknie dialogowym gradientu, klikamy tutaj na wygląd naszego gradientu, aby zmienić jego całkowitą wartość. Wybieramy nie żółty, tylko właśnie ten brązowo-biały o nazwie Cooper. Klikamy OK. Pozostawiamy styl linearny, angle, czyli promień. Robimy lekko skośny, około minus 50. Zwiększam również skalę, tak aby gradient przechodził przez całe zdjęcie. Dosyć tak smurzył, nie był to ostry, tak jak tutaj widzimy, czyli około, myślę, że nie mogę trafić, ale 155 jest idealne. Klikamy OK i zmieniamy rodzaj warstwy na Soft Light oraz krycie na około 40, no może trochę mniej, 35%. Następnie przechodzimy do tworzenia następnego Adjustment Layer i wybieramy Selective Color. Na kolorze czerwonym, czyli red, dodajemy cyjanu na około plus 17, magenty plus 2 i yellow plus 4. Przechodzimy tutaj do, klikając oczywiście na tej belce z kolorem czerwonym, jak klikniemy, od razu nam się rozwija paleta kolorów do edycji. Wybieramy yellow, żółty i tutaj przy cyjan dajemy minus 8, magenta plus 18 i yellow plus 3. Jak widzicie, delikatna zmiana, ale właśnie o te delikatne zmiany chodzi w naszym zdjęciu. Nie jest mile widziane, jeżeli te zmiany mocno rzucają się w oczy, a właśnie są dosyć delikatne i subtelne. Następnie z powrotem Adjustment Layer i wybieramy Channel Mixer. Tutaj w Output Channel wybieram kolor niebieski, blue, zmniejszam jego wartość do 72, green zwiększam do 14 i red także do 14. Zamykamy. Jak myślicie, co zrobimy? Oczywiście przejdziemy do Adjustment Layer i teraz wybieramy Curves. W tej chwili jeszcze raz zmienimy kontrast naszego zdjęcia, tylko dolną część wykresu dajemy do góry, górną dajemy do dołu. Jak to było we wcześniejszym przypadku, przechodzimy do kanału czerwonego i delikatnie go wzmacniamy. Zamykamy i przechodzimy jeszcze raz do Adjustment Layer. Wybieramy Solid Color. Ustawiamy nasz kolor. Jeżeli klikniemy tutaj na samym dole, możemy wpisać wartości dla danego koloru. Wszakże robiłem to wcześniej, dlatego już nie będę tutaj szukał kolorów, a wpiszę sobie bezpośrednio takie, jakie już sprawdziłem. Czyli pierwszy będzie taki zielony, krycie przepraszam, rodzaj dajemy na overlay i krycie na około 30%. Następnie jeszcze raz wybieramy Solid Color. Tym razem będzie tylko inny rodzaj koloru. Jak widzicie, klikamy OK. Rodzaj warstwy na Hue. Zobaczcie, jaki fajny efekt już jest w tej chwili. Jeżeli ktoś lubi ewentualnie coś takiego, to klasycznie może zostać. I zmieniamy krycie na około 48%, 49%. To już wedle życzenia. I Adjustment Layer, Selective Color. Wybieramy kolor czerwony. I tutaj cyjan plus 7, magenta plus 13, yellow plus 17. Następnie wybieramy, klikając na belkę, żółty. I tutaj cyjan dajemy z minusem 8, magenta plus 25, yellow minus 5. Od razu spójrzcie, jak fajny efekt jest w tej chwili. Dlatego, jak wcześniej wspomniałem, można kończyć, jeżeli komuś efekt się podoba, przed naszym efektem, który właściwie chcę pokazać na samym końcu. W tym jest ten przykład dość elastyczny właśnie. Wracam do naszego zdjęcia. Wybieramy jeszcze raz belkę white i w white tylko na yellow dajemy minus 3. Następnie neutrals i tutaj cyjan plus 11, magenta minus 5 i yellow plus 10. Wychodzimy z naszego okna dialogowego i zmieniamy rodzaj warstwy naszego selective, tego koloru, na światło, czyli light. Pięknie wygląda już w tej chwili. OK, następnie przechodzę Adjustment Layer i Channel Mixer. Tutaj Output Channel Blue, Red minus 12, Green plus 8 i Blue plus 104. Output Channel zmieniamy, klikając na okno, na kolor czerwony, red, i tutaj suwak red zmniejszamy do 98, green na plus 10 i blue na minus 10. Zatwierdzamy nasz Channel Mixer i jeszcze raz przechodzę do Adjustment Layer, Solid Color. Jeszcze raz zmieniamy nasz kolor na ciemno-niebieski. OK. Zmieniamy rodzaj warstwy na Exclusion, krycie na około 30%. Jeszcze raz Adjustment Layer i teraz Selective Color. Wybieramy żółty i przestawiamy cyjan na plus 74, magenta minus 26 i black plus 36. Wybieramy następnie green i cyjan plus 98, magenta minus 17, black plus 24. Zamykamy. okno. I oczywiście przechodzę do Adjustment Layer, Solid Color i jeszcze raz wybieram następny kolor. Jeszcze ciemniejszy granat, niebieski, jak zwał, tak zwał. Krycie na Exclusion, rodzaj, przepraszam, krycie na około 50%. I przechodzimy do Adjustment Layer i wybieram Color Balance. W tonach middle tone, ostatni suwak i niebieski zwiększamy o 16. Przechodzimy do Shadows, niebieski do góry o 12. Następnie Highlight i niebieski do góry o 4. Zamykam okno i przechodzę do Adjustment Layer, Curves, dawno nie było, RGB i zwiększamy kontrast, dolną część do dołu, górną do góry. Przechodzimy do kolorów, wybieramy tym razem blue, tutaj go na środku blokujemy kropką i na górnej części wykresu delikatnie przeciągamy go do dołu. Zamykamy, krycie na około 50%. I ostatni krok, Adjustment Layer oczywiście, Expose i tutaj mamy opcję Offset, zwiększamy ją o 500. Jak tutaj widzicie 0,0500. Zamykamy i zmieniamy krycie na około 34, 35. I oto nasz końcowy efekt. Teraz możemy zastopować tym kwadracikiem wykonywanie, właściwie szczytywanie naszych dalszych kroków na zdjęciu. Pyk, już czerwona kontrolka informująca o nagrywaniu się nie świeci. Patrzcie, ile żeśmy kroków tutaj zrobili, przechodząc. Możemy to zamknąć. Tak zdjęcie wyglądało przed naszymi pracami, tak wygląda po. Cały efekt vintage. Przejdę, żeby teraz pokazać właśnie działanie akcji do następnego zdjęcia. I teraz, jak jesteśmy na zaznaczonej naszej akcji vintage, klikamy Start i wykonuje się nasza akcja. Chwila, minuta 8. Mamy już skończoną i jak widzicie na zdjęciu już jest nasz efekt w pełni widoczny. Zdjęcie tak wyglądało przed, tak wygląda po naszej akcji. Biorę następne zdjęcie, akcja vintage, start. Akcja zostaje wykonywana. Tutaj dodawane są nasze warstwy i pięknie zdjęcie zostało zmienione. Tak wyglądało przed, tak wygląda po naszych akcjach. Jak widzicie, nakładanie kolorów nie jest wcale takie trudne. Oczywiście strasznie dużo tych warstw się nam narobiło, dlatego właśnie poleciłem, właściwie zachęciłem Was także do stworzenia akcji, która później będzie zautomatyzowała Wasze dalsze prace, jeżeli będziecie chcieli uzyskać ten sam efekt na innych swoich fotografiach. Poza tym fajnie wszystko przebiegało. Można zakończyć w dowolnym momencie właśnie tworzenie swojego efektu, w zależności od tego, co nam się podoba, a co się nie podoba, co na naszych zdjęciach jest lepsze, a co gorsze, w zależności od kolorystyki tego wszystkiego. Oczywiście, jeżeli nawet akcję wykonamy i ona przejdzie do końca, wyłączając nasze warstwy, będziemy mogli także cofnąć się do wcześniejszych naszych efektów i zobaczyć, czy akurat jeden krok wcześniej nie daje lepszego rezultatu niż cały właśnie efekt vintage. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału jeszcze tych, którzy nie zasubskrybowali. Oczywiście, jeżeli film się podobał, to kciuk do góry. W następny poniedziałek oczywiście spotykamy się przy następnym tutorialu. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.